Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Nowina, którą pasterze usłyszeli od aniołów, była niezwykle pociągająca. Niosła radość i pokój. To jest to, czego człowiek, Potrzebuje, mówimy, żeby był szczęśliwy, radość i pokój. My potrzebujemy tych wartości. One nam mówią o obecności Boga. My, kiedy odczuwamy pokój i radość, to często mówimy: Jest ten człowiek, który mnie kocha. Są ci ludzie, dla których jestem kimś ważnym w tym domu, w tej rodzinie. My tęsknimy za pokojem. Ponieważ wiele jest w nas niepokoju. On to, ten niepokój, powoduje nadmierne zmęczenie, przeciążenie życiem, zniechęcenie. Dlatego Jezus mówi: Pokój Wam. Przyjmijmy to. Otwórzmy się na te słowa: pokoju naszego Pana. On jest naszym pokojem. Zauważmy, że jesteśmy kuszeni do szukania i odnajdywania radości tam gdzie jej nie ma. My idziemy często za iluzoryczną radością, która nie pociesza, ale daje poczucie własnego zubożenia. Świętej Bożej Rodzicielki. 1 stycznia nowy rok. Kiedy przeżywamy macierzyństwo Maryi, dziękujemy Bogu za to macierzyństwo. I bo ono odsłania nam tajemnicę życia Jezusa. Maryja miała odwagę zgodzić się na to, by w jej życiu to wszystko, co dotyczy spraw intymnych, pięknych, kobiecych łączyło się z Bogiem. Wszędzie tam, kiedy w naszym życiu, w sprawach takich bardzo osobistych jest Bóg, tam człowiek ma odwagę. Tam człowiek ma pokój. Gdy wchodzimy w taką bliskość oblubieńczą z Bogiem, jak Maryja, my otrzymujemy łaskę pokazania Jezusa, to Maryja objawia światu, objawia nam swojego Syna. My, kiedy żyjemy w łasce uświęcającej, kiedy Jezus żyje w nas, my możemy objawiać innym Jezusa. Pomyślmy, o tym na początku nowego roku kalendarzowego, roku pańskiego. Naszą misją jako katolików, jako chrześcijan jest objawianie światu, a szczególnie tym najbliższym objawianie Jezusa. Macierzyństwo Maryi zmienia jej życie, życie Józefa, życie mężczyzn, którzy stali się apostołami Pana. Zmienia też życie Maryi, życie kobiet, które Jezusowi towarzyszyły w drodze. Nie tylko Jezus oddziaływał na, na życie innych, także jego matka. Trzeba pamiętać, że to jest niepokalanie poczęta, przeczysta dziewica. Macierzyństwo jest udzielaniem tego, co człowiek sam Praktykuje, czym żyje, jak żyje. Zobaczmy, czym my oddychamy, czym żyjemy. To staje się wychowujące dla innych. Inni patrzą na nas, najpierw mogą się oburzać, denerwować, nawet atakować, a potem podziwiać. Zobaczmy, z tego podziwu, może zrodzić się wiara w Jezusa. Bo my przecież żyjemy tymi wartościami, staramy się żyć, do których wzywa nas Jezus Chrystus. W tym nowym roku potrzeba tak żyć, aby inni chcieli szukać Jezusa, a gdy go znajdą, pozostać przy nim. To, co szukam, co znajduję, może zmienić moje życie. To, to nie powinno być cokolwiek. Spotykamy pasterzy, którzy wiedzą dokąd idą i czego chcą. Czy ja wiem dokąd idę? Dlaczego tam idę? Czego ja chcę od życia? Czego ja chcę przede wszystkim od, od siebie? Bo najpierw sobie stawiamy określone wymagania. Zachowujmy w sercu to wszystko, co Bóg czyni w nas. I co Bóg czyni wokół nas. Patrzmy na te cuda. Człowiek, który wierzy Bogu, który jemu ufa, on widzi cuda, które Bóg dokonuje w jego życiu, życiu i, i wokół niego. Rozważajmy w sercu, choćby życie wydawało się krzywdzące, niesprawiedliwe, a ludzie nieuczciwi. Kiedy patrzymy dzisiaj na Matkę Bożą, Rodzicielkę, to uświadamiamy sobie, jak trudno jej było być matką od nędznej stajni do poniżającej golgoty. Ale Maria nosiła w sobie pokój, i to była metoda na to, żeby wszystko przetrwać i wszystko przytrzymać. Jak jest pokój w sercu, jak jest spokój sumienia. My jesteśmy w stanie więcej znieść niż sobie nawet to wyobrażamy. To wszystko jest możliwe, gdy dar pokoju, dar Ducha Świętego ożywia nasze serca.